Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Eryk Czechuczowski, a my sobie kontynuujemy, moi drodzy, grę Fallout 3. Witam was w czwartym odcinku, przypominam też na łapkę w górę, komentarzach i o tym, że wpaść linki w opisie na mój drugi kanał Instagram oraz Twitcha, gadamy sobie z Gobem, czyli Gulem. A nie, nie gadamy, bo już z nim przegadaliśmy wszystko. Yeah, fuck you too. Ten chłop nam proponował wysadzenie tego miasta. Lucy West. Lucy West ma zeza. Pewnie szukam coś do roboty. To zazwyczaj oznacza, że dostaje się wypłatę. Potrzebuję szczegółów, zanim się zdecyduję. Hey, you're pretty smart for a wastelander. I need you to deliver a message to my family. They live in a small settlement northwest of here. If you bring it, I'm sure my dad will pay you. I'll tell you more if you agree. Please, I could really use your help. To zazwyczaj oznacza, że Actually, coś I tam. don't have any caps with me. I used everything I had buying a shack in this town. But if you'd be nice enough to help me, I bet my father would pay you something for all the trip. What do you say? Śmierdzi. Great. I'd like you to deliver this message to my family in the Aravu settlement. I haven't heard from them in months, and I'm worried. As soon as you get there, talk to Davis West. He'll be glad to pay you for the trip. Kurwa, ten fotel zajebany. Sure. Be glad to, since you're doing me a big favor and all. Aravu is northwest of Megaton, on an old overpass over the Potomac. If you follow what's left of the river, you can't miss it. Ale chuj mi jakiś RF-u, że twoja rodzina jest zagrożona? No, not really. Maybe my letters just aren't arriving. Whatever you can do to get it there would sure be Listy? appreciated. Well, let's see. There's Evan King. He's like the sheriff of the town or whatever. Then there's my family, the Ewer family, and a lady who lives alone named Karen Shenzi. No, tak się śmiała miasteczka, tak? RF-u. Aha, czyli What? tam mamy Apart from dostarczyć the wasteland critters, labor raiding parties, wiadomość. raider hit squads, and occasional landmine? No, it's completely safe. If this was easy, I'd go myself, you know. Aha. Okay. A nie. Hey, thanks again for doing this for me. It means a lot. Jak zapłacisz, to zrobię, pewnie, że tak. Sawę. Inaczej to sama se po dupce. Cześć. Raz na jakiś czas trzeba przybić ten mikrofon do biurka. Jest jak jest, no. Widzowie. Look at me like that. Nowa. Hi there. I'm Nova. New to Megaton, huh? Jesteś nowa? Do yourself a Megatronie? Favor. Keep walking. Some of us stay for a few days, and then it's 5 years later. Szukam mojego ojca, facet w średnim wieku. Yeah, I remember that man. I saw him talking to Moriarty. It's hard to forget handsome men like that. Koniec tego stawiania się, wyduś to z siebie. Słuchaj, jeśli możesz mi jeszcze coś powiedzieć albo wskazać drogę. Yeah, I'll help you. Then Moriarty kicks my sweet ass out the door. Dlaczego? Sorry, kid. If you want to know more, Moriarty is the only one who's gonna help you. A to jakiś właściciel tej... He hates Moriarty more than I do. Maybe he'll tell you something, but I doubt it. No nie, nie. Ile za pokój? Well, for you, a room and some company will run you 120 caps up front. Nie. Okay then. Jaka jest historia tego gula? Gob? Well, if you can get past how he looks, he's a sweetheart. Colin's awfully hard on him though. Tam przybył. You don't talk about it much, but apparently there's a whole city of ghouls somewhere Ta, down in DC. He's mentioned his mother a couple of times, but other than that, he won't really say. He's been here for, oh, I guess about 15 years now, ever since Moriarty bought him off those slavers. Czy kiedykolwiek no wiesz, czy pracowałaś z nim? With Gob? Well, he's sweet and... And I know that he'd like to. It's just,
Well, I don't want to sound shallow or anything. I mean, I'm a whore. My standards aren't exactly high. But there are places even I won't go. Johnnies that are squishier than me are one of them. Hmm. Ty. 120. Teraz brzmi jakoś lepiej po takiej informacji. Widzowie. Nie no, 120 to dużo, bym musiał zapisać, pokazać jaką scenkę czytać, ale roleplayujemy to, więc tak nie robimy. Dlaczego Moriarty jest dla niego taki surowy? Well, the miserable bastard is hard on all of us. But Gob gets it the worst. I guess just because he's different, you know? I know. Kurde, porozmawiajmy o czymś innym. Sure thing, baby. What did you have on your mind? Właśnie chodzi mi po głowie, żeby opowiedzieć historię o tym, że nie mogę spać, ale to zaraz. A więc czego potrzebujesz, żeby się... It takes you renting a room. Sleep in it or don't. I don't care. I get paid either way. Okej. To mówiłeś o stacjach radowych. Oh, you mean why was Gob banging on that radio? Well, out there in the wastes, there are two stations that broadcast. There's the Enclave station. I don't know who they are, but I think it might just be some pre-war broadcast on a loop or something. And there's Galaxy News Radio. It's run by a guy named Three Dog, somewhere down in D.C., but the signal went down a while ago. Mm-hmm. What's all this thing about him? Are you serious? Oh, you must have come from that vault, right. It's the only free radio station left in the wasteland. The guy who runs it, Three Dog, he's like the only person who seems to give a shit. He keeps talking about fighting the good fight or something. Better than the crap on the other station. Dobra, muszę iść. Ale mam taką, zawsze mam taką ochotę. Ja wiem, że to zabrzmi źle. Ale zawsze mam, słuchajcie, taką ochotę, że zaraz po rozmowie przypierdolić komuś z tej pałki, jak ona się tak idealnie pojawia, żeby komuś jebnąć. Bez kitu, nie? Od razu wyciąga pałę. Nie miało tak to zabrzmieć. Metalowe pudło. Będą mnie widzieć? Nie będą. O, żartowałem! Co ty, gościu? Goby. Oh, good. If it isn't my favorite smooth skin. No czemu mi ty, kurwa jebana, nie powiedz, no? Jeszcze raz musimy pogadać. Fajnie. Dobra, Goby. Sobop. Ledwie rucham ci starego, bo wygląda jak ty, to zdecydowanie tego nie robię. Dobra, siema. Colin Moriarty, at your service. Welcome to Moriarty's. My saloon, my home, my slice of heaven in this backwoods little burg. If you've got the caps, I've got your pleasure. Please sit down, make yourself comfortable. Your troubles are a thing of the past. Tylko mojego ojca. My God, it's you. The little baby boy all grown up. Persistent little bastard, ain't ya? Then and now, it would seem. It's been a long time, kid. Oh, your daddy passed through here all right. Here and gone. Got what he came for and then left. I'm assuming you'll do the same, correct? Co? Razem z ojcem urodziliśmy się w krypcie 1-1? Pomiesz, krypta była zamknięta przed 200 lat? Słuchaj, chcę tylko znaleźć tatę. Kłamie. God in heaven, would you listen to yourself? Do you honestly believe that's true? The lies they've put into that head of yours. Your father brought you to the vault right after you were born. To keep you safe, you see. I remember it well. You stayed in my saloon, after all. That's right. Your father, his brotherhood of steel friend, and you, the suckling babe with nary a tit to suckle. Sorry about your mum. Truly. But no matter. That big round door is open now, hasn't it? Daddy's gone, and you need to know why. Could be I know where and why. Kto mówił, że urodziliśmy? Och, nie jestem skryptyką, to prawda. Myślę, że nigdy bym nie... Jesteś kłamców. Kto mówił, że urodziliśmy się? Ah, I see. You know, I heard about the brainwashing that goes on down there. From some other fella, escaped. Oh, 5 years back.
all hail the Overseer. We're born in the vault, we die in the vault, and all that other assorted lunacy. Hmm. Kid, you've got better programming than our own Deputy Weld. You best wise up quick. Wouldn't want anyone taking advantage of you, Retoryka. Żartuję, to co zawsze o tobie opowiadał, ale poważnie, czy on jest kłam? Słuchaj, chcę tylko znaleźć... Nie no, słuchaj, chcę tylko znaleźć tatę. Do rzeczy. Powiedz... Albo ci dołożę, może lepiej nie. Słuchaj, chcę tylko znaleźć tatę. Like a nice kid. So I'm going to be straight with you. Your dad was here, and now he's not. And yes, I know where he went. But what you're asking me for is information, and information is a commodity. Let's say 100 cops, and daddy's location is yours. Very reasonable. Guilty as charged. Tell you what, kid. I'm going to help you out, for old time's sake. If you don't have the caps to pay for the information, then maybe you could do a little favor for me. Lepiej. Jasne, wszystko za trochę informacji, a więc ja mam odwalić za ciebie całą brudną, nie mam mowy. Who said anything about dirty work? You need some caps and I'm giving you a way to get them, it's just business. This junkie bitch named Silver borrowed quite a few caps from me. Claimed she could start funneling Jet and Psycho to me for a good price. Problem is she scrammed with the loot and set herself up in Springvale so she can inject herself into a stupor. Get the caps she owes me, and they're yours. Yours to pay me with, anyway. Masz mi powiedzieć, gdzie jest teraz mój ojciec? You got memory problems, kid? You ain't getting something for nothing. So pony up the 300 caps, and then we'll talk. Kurwa, przed chwilą było... Wcześniej była mowa o 100. I did say it was 100 caps. And, as I recall, you said no. So now, I'm saying it's 300 caps. What'll you say this time? Okay, cofnijmy się o krok, 100 to rozsądna cena. I'm being reasonable. I'm also being a businessman. The information about your father must be worth quite a bit to you. Otherwise you would have never come back. Czyli... The rise in demand comes rise in price. The offer is 300 caps and it stands. Well, that's a shame for you, isn't it? You don't have the caps, and I guess I don't have the information. Disappointment all around. Galaxy News Radio is some loudmouth radio station located in the ruins of DC. Three Dog, the king of that loony bin, keeps yapping about fighting some good fight or something. A bunch of crap. But I suppose if you wanted to know what was going on in the wasteland, that's the place to go. Me, I could care less. Mm-hmm. The wasteland? Why the hell would you want to go out there? Listen to me, lad. Megaton has everything you could possibly need. Why go anywhere else? Tak, informacje za 500 kapsli. Pewnie, że tak chcę słuchać w mieście. Alone, kid. Rumors are part and parcel. So, I'll give you this one for free. I'm not sure if you've met her, but Lucy West, that pretty young thing? She's afraid. Of what? Of who? I couldn't say. Nie kojarzę Lucy West. Jakbyś mi powiedział moje imię i nazwisko, to bym musiał się chwilę zastanowić, zanim bym skumał. I keep these yokels knee deep in booze and poon. They keep me knee deep in caps. It's a fair trade, if you ask me. Więc co do nazwisk to? Stay the fuck out of my business. Don't go where you don't belong and buy your drinks here. That's all you need to know. What the fuck? Dobra. Co? Ech, ja kurwa nie czekam, no jak 500 kabli? O. Nauki ścisłe na poziomie... Ech, bardzo łatwy? Dobra, zobaczymy jak to. A. O. Hasło. Poczekaj. Oka. Gdzie to znajdę, widzowie? My name is Werner. I come from a settlement to the north. This is
a high priority. Dobra, nie puszczamy rady, ja to wolę tak na cichego. Hasło do mojego terminala to lot Sakaps. Kurde, znowu escape klikam. Coś szedł. Wyłącz. Nie. Dawaj, dawaj. Ty, zajebiście, to może będziemy to mieli, widzowie. Może się uda. Motywacje, hasło miesiąca, gdy nadejdzie czas ostatecznej próby, to znaczy, że bramin jest pusty. Obywatele, Jericho. Jericho niegrzecznie się bawi, słyszałem wszystko o nim i Jenny... Dobra, nie obchodzi mnie to. Co? Próbował włożyć jej lufę, jak się broniła. Na szczęście spróbował mu nie wypaliła. Leo, nigdy nie ufać płynom, nauczyłem się tego. To dopiero... Nie, wiecie, bo to nawet nie ma co czytać, jak ja nie wiem, o kogo chodzi, nie? Nie wiem, o kogo chodzi, bo ja do nazwisk to ja nie wiem. Już nie wiem, jak się ten chłop nazywał, ten ghoul. Który jeśli pan Blurk? To czubek. O! To czubek pierwsza klasa. O kurwa, co? Zapytaj Colina swojego. Ten czubek pierwsza klasa. Pewnego razu sprzątam bara, ten kutas pojawił się jak znikąd. Nawet nie słyszałem, żeby otworzyć drzwi. Mówi, że czeka tu na jakiegoś oportunistę. Zresztą nieważne, jeśli chodzi o mnie, to dopóki płacę za drinka, może sobie czekać, aż wybuchnie ta bomba w centrum miasta. O, James Krypta. No i nagle James wrócił do megatony. Jako, że mieszkał tu już wcześniej, zapytał mnie, czy może się rozeznać w tym, co słychać na świecie. Powiedziałem mu o rozgłośni Galaxy News Radio w ruinach Waszyngtonu i Tridogo, a potem zniknął tak samo, jak się pojawił. Pamiętam, jak zjawił się tu po raz pierwszy jakieś 19 lat temu w życiu. Nie spodziewałem się, że ktoś zechce, czy będzie w stanie dostać się do środka krypty. Ale widocznie miał powody. Myślał, że... Nie, miał ze sobą Bachora, który... Bo nie szło uciszyć. Normalnie wyjebałbym kogoś takiego na zbity spysk, ale on miał dar przekonywania. A potem jakby nic, nigdy nic schysnął do krypty. Stoi, o łamy kark. 101 ślady po nim zaginął na prawie 20 lat. W sumie mi facet, ale strasznie z niego sknera. Okej. Okay. Naciągacze. Jericho. Polerny naciągacz. Okej. Okay. Okej, okay. W sensie spoko. A witam, witam. Pusta szafka, to nie chcemy. Otwórz zamek. Drzwi do pomieszczenia do Megaton. W sensie co? Nie wiem. And back he comes. So, przychodzę. Raczej chciałem ci powiedzieć, że już wszystko wiem i możesz mi smoknąć w dupę i dzięki za informację o tym, że jest ci winna ta laska siana. My sobie weźmiemy to siano i pójdziemy w sumie. Dobra, chciał nas wyzyskać. Wyzyskaliśmy jego S. Potrzebuję drinka. Kupujemy te steampaki. No, że niemiły panie jesteś. Do widzenia, Gok. Well, hot damn! Someone new. Billy Creel. Name's Billy Creel. You call me Billy, all right? I know Megaton looks more like a boneyard than a town, but it ain't all bad. Take me and Maggie, for instance. We make do just fine. I trade the stuff I scavenge, and she helps keep me on the straight and narrow. Przepraszam, kim jest Maggie? Oh, sorry. I guess I got ahead of myself, huh? Maggie's 9. Sweetest little girl you'd ever care to meet. We take care of each other. I ain't never had a daughter, but if I did, I'd want her to be Maggie. I took her in when her parents got killed by raiders. That was 2 years ago. It was a pretty bad scene. Small settlement up north. I'd stopped in to trade some salvage, and the whole place had been wiped out. I found Maggie hiding under a bed in the same room where her parents had been butchered. We've been together ever since. Tak? No to ciekawe. All I know is that I spent too much time out there, and beyond that, I ain't gonna talk about it. Co tu robisz? Me? I deal with the caravan suppliers. I used to ride with those guys, so they cut me some good deals. Helps keep the town supplied. But more importantly, I take care of Maggie.
Of course, she's getting a little old to have Billy looking over her shoulder all the time. People have been saying that there's something wrong with the water purifier. But old Walter's been keeping that thing running for decades. I'm not worried. No reason it'd pick now to go down for good. Would it? Megaton is the best little town you'll find in the Capital Wasteland. Don't let anyone tell you different. Strong walls, strong people, and strong booze. We've got everything you need to make a life these days. Catch you later. Myślałem, że mogę z nim pohandlować. Czemu nie mówię, że handluję, no? To we pohanduj. Hey, man. Nie. Catch me later. Hey, baby. 120. Nie, no. Nie, widzowie. Miał być roleplay. Na pewno by nie zapłacił tyle. Roleplay... O. Aha. O. Myślałem, że było coś widać przez tekstury. A tu co się dzieje? O. Tracę karmę? Tak. Tej karmy nie da się ogólnie sprawdzić, powiedzmy. Ale tym gorsza jest, tym nie wiem w sumie, czy coś się dzieje. Jesteśmy gorsi. W sensie człowiek, jesteśmy gorszym człowiekiem wtedy. Ukrycie zauważenia. Ukrycie. O! O! Czyli w lewo. O! Kurde. Nie no, potrawka z... Czy trzeba to kraść? No dostajemy... Dostajemy dzięki temu, słuchajcie, tą karmę gorszą. Nie wiem, czy to coś daje w sumie. Pewnie nie ostatecznie, tylko chodzi o to, żeby ludzie nie kradli. I tak mamy wagę zbyt dużą, więc... Pierdolę to. A nie, mogę temu sprzedać w sumie. Dobra, żartowałem. Tutaj pusta. Dobra, to tyle. Możemy sobie tu pokój wynająć, ale nie będziemy płacić przecież. Ten nie chce. O, to jest ta Lucy, tak? O której ten chłop mówi, pirat. Chyba tak. Back again. W porządku, zrobię to. Nie. Oh, I see. I didn't realize Megaton had any guardian beyond its intrepid sheriff. O, nie widzę, żebyś ruszył cipę. I'm beginning to lose my patience with you. Dobra. Aha. Masz siano? Oh, good. Pewnie nie masz. Yeah. Nie miałeś. Enjoy. Dick. Lubię goba. Gob to szef. Dobra, jak tu się wychodzi? Okej, okay. Zapita aktualne odwiedziny, ukryte miejsca. Wytyfę. Dobra. Mamy pełno zadań, znowu chciałem kichnąć tego. Mamy pełno zadań, słuchajcie. Jest wysoko, dużo ilość zadań jest. To wszystkie to są... A nie, tu jest akurat takie zadanie. Dobra. Robimy tak, bo to będzie wolna seria, bo jestem wolny w takich RPG-ach, ale za to będzie przynajmniej długa. I no. Co to? Czemu tu mam głowę na mało? Czesław, słodziej. Wykonane zadania, zabicie ludzie? O kurde, już 8? Ledwo co grę zaczęliśmy, ja, że mam 8 kilku. Tej kamera jest chyba. A że mam 8 ludzi zabitych. I te zamki otwarte wytrychem. Okej, okay. I dobra. Tu mapa okolicy i teraz tak, salon Mortiego. To właśnie stąd przychodzimy, tak? Dom Billiego Carrella. Nie, ja bym a dzieci Atomu ubił. Ubikacja męska, no nie raczej. Kłas przy kraterze, no tam już byłem. Dom pana Burkej.
To nie wiem, dom Lucy Waste, a po co mi to wszystko? Dom Jericho, rozumiem, że jak... Mosiężna latarnia, nie wiem co tam jest, ale to bym tam poszedł. Rozumiem, że jak okradniemy, jakbyśmy zabili na przykład Lucy, to możemy jej klucz do domu i... Szkocka przestaje działać, a widzicie, czy jednak to na chwilę było. Tak, coś czułem. Widzę ubikacje męskie, no możemy otworzyć na chwilę. Normalnie możesz się kąpać. O! O kurwa, ja się z tego napiłem. Dobra, widzowie. You need something? A nie wiem, może i potrzebuję. I'm quite busy right now. If it's food you're after, talk to Jenny or Leo. Otherwise, I can't help you. Whatever. Jenny lub Leo? No dobra. I do składu? To jest... O! No kurde, okej. Okay. Bo to nie byliśmy. I got nothing. I'm here to watch over this city. Hey, I hear you're that stray from the vault. Oh, I haven't seen one of you for years. Good to meet you. I'm Moira Brown. I run Craterside Supply. But what I really do is mostly tinkering and research. Say, I'm working on a book about the wasteland. It'd be great to have the foreword by a vault dweller. Help me out, would you? Skąd masz kombina z enkrypty? I'm pretty sure I remember a girl coming into town with that about 10, 12 years ago. She didn't know a thing about the wastes, and I knew she'd get herself hurt without some sort of protection. So I offered to armor her vault suit. Never saw her again. Probably died out there, poor thing. In a way, she gave me the idea to write this book. It's yours if you help. Jasne, mam sporo do powiedzenia. Just tell me what it's like to live underground all your life, or to come outside for the first time, or whatever strikes your fancy. To był raj bez strachu, bez problemu, bez kłótni, dopóki tata nie odszedł. Na zewnątrz jest niesamowicie, w głównym pomieszczeniu nic nie widać. Na zewnątrz jest niesamowicie, w głównym pomieszczeniu nie widać sufitu. Jestem ambasadorem z utopii zwanej jako Krypta 1, służ po Kunhamie. Jak udawałem się tu przetrwać, nigdzie nie widzę automatu z żywnością, było ciemno, ciasno, żart się było do dupy chrzanić kryptę. That's terrible! But it'll be great for a forward. So in that sense, it's great! I think you're gonna like it out here. And here's the armored suit. Just to make sure you don't get recycled into something else's food. Wątpię, że da mi coś lepszego. That'll be good for the book. In fact, wanna help me with the research? I can pay you, and it'll be fun. To za książkę, nad którą pracujesz. Well, it's a dangerous place out there in the wastes, right? People could really use a compilation of good advice, like a wasteland survival guide. For that, I need an assistant to test my theories. I wouldn't want anyone to get hurt because of a mistake. Nobody's ever happy when that happens. No, then they just yell a lot at me. With mean, mean words. Okay, pomogę ci. All right then. Now I think the first chapter will have to be about surviving day-to-day dangers. Things like where it is and isn't safe to find food, the dangers of radiation, and how to avoid and even profit from dangerous landmines. Ooh, sounds like fun, doesn't it? Which do you want to do first? Jak słyszę minę, to już sobie to wyobrażam. Idę sobie spokojnie i nagle się zesram w pewnym momencie, bo gra stwierdzi, że nada pełna minę. Nie powinno być takie trudne, że czegoś się trzeba. Ach. Well, food and medicine. Everyone needs them once in a while, right? So they need a good place to find them. Mm. There's an old super duper mart not far from here. I need to know if a place like that still has any food or medicine left in it. Jakie jest wynagrodzenie? Hopefully you'll be finding food and medicine, but I could sweeten the deal by paying more food when you get back, regardless of the results.
While you're away, I can at least search through my junk and see if there's anything that'll go with old food to make it more appetizing. Proszę, nie chcę tego robić. Okay. Co z promieniowaniem? Well, that's what I need your help for, isn't it? I know lots about it from books, but I never seem to get a live example. Not for long, anyway. So I need you to get a bit of radiation poisoning, so I can study its effects. Oh, not a deadly dose, of course. I can fix you up before that. Okay, napromieniuje się. Co będę z tego miał? Oh, don't worry so much about it. I'll be here waiting with a nice tall glass of rad cleansing Brahmin milk for you when you get back. Well, mostly just a whole lot of rad X and rad away. And maybe even a more reliable way to get rid of radiation. Assuming it works, of course. Okay, napromieniuj mnie, przygotuj mi coś, kiedy wrócę. Oh, you're a peach. Or at least some sort of hardy fruit that grows in the savagely irradiated mockery of agriculture we have nowadays. Now, 200 rads should be enough for basic sickness. But if you can get 600 or more rads, my test will be even more accurate. Just make sure you can get back here, and I'll see to it that you're well taken care of. No dobra, to co, zróbmy najpierw zadanie, muszę już iść. Podręcznik przetrwania się nazywa zadanie. Jak nie mogę biec, kurwa. Czemu? Co? Przecież przed chwilą nie miałem, teraz mam? Kiedyś nie miałem, teraz mam? Oh, feeling a bit under the weather. Nie śmiecha mi się otrzymywanie. Masz świadomość, jak niedorzecznie brzmi ta prośba? I realize a lot of things, but this isn't one of them because it's a real scientific necessity. What I mean is, I need this research. Dobra, dobra, daj mi, mogę, czy możesz naprawić moje... Unless it's a steaming pile of slag, I'd say yes. Super. Tylko nie wiem, no, które chcę naprawić. To? Można naprawić port 54. I co jeszcze? Mogę. To mam. Też nie mogę. A z pistoletów? Czemu nie mam? Kurde molek, no. Którym to się? Gotowe. Muszę już iść. Nie, nie. Chodzi mi o to, że... Ja mam coś założone w ogóle, jeśli chodzi o uzbrojenie? Nie, nie mam. No to strzelbę... Nie, o kurwa, ja to wyrzucam wszystko. Niedobrze. Hey, don't mind the smell. I was just testing a few... You got... Dobra, dobra, co chcę naprawić, widzowie? Bo tu nie jest napisane... Tu nie jest napisane co... Aha, bo tu nie jest napisane... Kurwa, no tu nie jest napisane... O Boże Święty, dobra, poczekajcie. Czy możesz naprawić? Nie chcę. Pokaż, co można sprzedać. Sprzedaż. Muchowa liści, granat... A to ciekawy. Motocyklowy. Dobra, widzowie, tak. Sprzedajemy żelazko. Wino, wino, wypij do dna. Wiatruwa? No też był useless. Whisky też. Myślałem, że to na tego trzeba. Oster też, super clay też. Strzelba bojowa, nie. Strzałka? Nawet nie wiem co to... Myślałem, że to taka strzałka do strzelania, nie do rzucania, no ale dobra. Pinka? Nie. Rękawica? Tak. Siemięso? Tak. Podwojone przedwojenne pieniądze. A to tak. Potrawka z wiewiórki. No też możemy. Piwo. Pistolet. Nie wiem, czy chcę to sprzedawać. Ogniwo. Chcę? Chyba chcę. Pancerzony pałkę policyjną chyba też chcę. Czy my chcemy coś od niej kupić? Teraz się zastanówmy. Talerz nie. Strój ze skóry bramina. Nie.
Steam paki? Nie. Schemat, pakietnica. Nie stać nas. Rozdrabniarka do gałęzi? Nie. Przewodnik? Nie. Piłka do kości? Nie. Pisel laserowy? Nie. Pistolet lakierniczy? Nie. Pancerz skórzany? Nie. Bo to jest odporność 12, a to 10, czyli nie. Pancerz jakiś bandyty? Nie. Pancerz bandyty psa? A co to jest? To jest na łeb, tak? Na łeb my mamy... No, na głowę my mamy za 3. A to jest za 2. To nie chcę ołówek, nie chcę ognia, odkurzasz, nie? Nabój kalibru? No naboje chyba zawsze się przydadzą. Wydaje mi się, nieważne jaki kaliber, wydaje mi się, że naboje zawsze są OP. Wydaje mi się, że tak, że naboje zawsze. No ja bym tu z tyłu kupił. Kurwa, ale drogie te naboje są. One coś ważą? Nie, nic. No ja bym kupił te naboje, no nie? Naboje chyba OP. Ja biorę wszystkie naboje, bez kitu. Biorę wszystkie naboje. Mentaty. Percepcja, inteligencja. Okej. Loftka. To jest loftka. To jest też nabój? Nie wiem. Końcówka węża strażackiego. Nie, klucz do kół. Klucz do kół to jest broń. Nie. Kastet. Kastet? Czemu kastet jest za jeden? Dobierę, pewnie, że bierę. Helm motocyklowy. OP! Helm motocyklowy za 5 chroni. Dobra, czyli helm motocyklowy chciałbym. Granat odłamkowy. Git. I teraz tak. Steampaki nie sprzedajemy, spinki też nie, opancerzony kombinezon chyba też nie, olbrzyma. A loftka, czyli loftka to też jest jakby broń. Olbrzyma zostawimy, wydaje mi się. Naboi nie sprzedajemy, moduł sensora możemy sprzedać. Mięso możemy sprzedać. Kurtka węża możemy sprzedać, kombinezon roboczy możemy sprzedać. Kombinezon roboczy możemy sprzedać, kombinezon ochrony za 9 też możemy sprzedać. 8. Ale to jest kurde logistycznych rzeczy do robienia. 8. 1, 1, 1. 1, 1, 1 sprzedajemy. Kij baseballowy nie, karabin myśliwski tak. Karabin myśliwski. No to za 11 to nie chcę. Nie, nie. Hełm ochronny. No sprzedajemy, bo kupiliśmy nowy. I baseballowy, nie. Chiński karabin szturmowy. Kurde. To ciężko. Wydaje mi się, że może nie sprzedajemy. Bilet do metra. No sprzedajemy. Ale tu jest rzeczy, kurwa. I to są te rzeczy, które chyba kupiliśmy od niej. Aha, bo ona nie ma tyle pitosu, ty. O Jezusie nazaryjski. Nie, oddawaj pistolet. Wszystkie oddaję. Dobra. Jeszcze raz i mogę sprzedać jeszcze raz ten pistolet? No zatwierdź na razie. Czekajcie, bo już tu. Ma 41 kapsli. Dobra, no to ten śród jest do... Jaki to wydaje mi się, nie? Robimy coś tak... Aha. Tak, no bo trochę taniej. Trochę taniej kupuje i trochę drożej sprzedaje, ma to sens. Nicola? Kurwa. No dawaj Nicole. Kastet kupiliśmy, hełm kupiliśmy, granat kupiliśmy, to nie chcę tego sprzedawać przecież. Chiński karabin. Dobra, chuj, git. Wejście. Good hunting. No muszę już iść. I teraz, widzowie, tu jest dużo roboty. I teraz tak. Strzelba bojowa na 1. Pałka policji. A nie chcę pałki, ale dobra. Kij, nie. Źle. Kij baseballowy na
na 1, strzelba na 2. Nie, kij baseballowy na 1, kaster na 2, strzelba bojowa na 3, olbrzym na 4, chiński karabin na 5, granat na 6. Ok. I teraz wychodzimy z tego, klikamy do niej. Do kitu. Zobaczymy, czy jest mi w stanie naprawić. Strzelba bojowa. 120, 170 kapsli, ale będzie OP. No robię to. Kastet 16 robię. Olbrzym. No dobra. Pałki policyjne nie i kij baseballowy też możemy. Dobra. Zajebiście, jesteśmy kompletnymi kozakami, tylko nie... A, poczekajcie, wiecie co bym jeszcze sprawdził? Czy... Jak ona nam... Okej, czy jak ona nam naprawiła rzeczy, to ona ma też siano teraz i jeszcze możemy jej postrzelawać rzeczy, o kurde. Pałki policyjne wszystkie bym dał. No kole. Naboje nie. Keycastet, hem, granat, karabin. Dobra. Git. Okej. Okay. Porządku. Dobra, strasznie dużo nam siana zeszło ogólnie. Ale dzięki temu patrzcie. Mamy pałkę, mamy kastet. Mamy taką spluwę, mamy taką spluwę, mamy taką spluwę, jeszcze mamy granata. Więc jak dla mnie, zajebiście. O, jak się szybko poruszamy. Aha, bo teraz jest... Wiecie dlaczego się poruszamy szybko? Bo jesteśmy bez tego. Dobra. Bo ja ciągle patrzę, na którym się tam N i w ogóle klikam mapę, a zapominam, że tu się tak nie robi. Opcjonalne. Zachoruj na cięższą chorobę promieniową. No, ja bym to zrobił właśnie. Na mapie nie mam zaznaczonego, musimy... Dobra, no i sobie idziemy. Idziemy, słuchajcie, na zewnątrz. Musimy zachorować na... A, bo ja, żebym, kurde, nie zapomniał, jak tam pójść, ty. Gdzie to było? Dobra, będę pamiętać. Come forth to gather and behold the power of Adam. Tak, tak. Those who dwell here in his favored land. Promieniowanie twojego znaczną odwiedź lekarza, weź o mnie, że powiem, że może też promieniowanie, biorąc większą odporność. Dobra, chyba wykonano, ale chcę te 600 mieć. Czyli to jest 200, czyli to drugie to jest 400 i to ostatnie to jest 600. Jeszcze i pij się z wód? No piję właśnie. Próbujesz na poważne napromieniowanie. Give your bodies to Adam, my friend. Release yourself to his power. Feel his glow and be divided. There shall be no tears. Git, misja wykonana? Zajebiście. Dobra, tam trzeba iść. Mam nadzieję, że mi pomoże. Pomocy. Did you know the human body can survive without the stomach or spleen? Nie. Oh, what's up? Oh, feeling a bit under the weather or a bit over the Geiger counter? No. Jest trochę promieniowane i wypalę dziurę w podłodze. I can tell you're positively glowing. Now, just hold on and try not to move. Tell me how it feels and I'll get you fixed right up. Zrób swoje badanie i pomóż mi, proszę. Percepcja, jak się wsłucham, to słyszę, jak moje geny łkają. So, you're experiencing delusions too. Fascinating. Now, after taking a few notes, I'll take care of that nasty radiation with a bit of my own homemade concoction.
I've never had a chance to test it out on someone so heavily dosed. But I'm sure it'll work out fine. Exciting, isn't it? No, nie wiem. Okay. A little Brahmin milk, a couple Braminowego mleka? Magnesu. Well, you're alive! Oh. Oh, that's the good news. But there was a little side effect. A teeny tiny mutation. But it seems to be benign, at least. Here, take a few radiation chems. As my little way of saying, I'm sorry I twisted your DNA like a kitten with a ball of yarn. Atomowa regeneracja. Eksperyment Moiry miał niespodziewany efekt uboczny. Od teraz zawsze, kiedy będziesz odczuwał skutki poważnej choroby poprawienia, okaleczone kończyny będą ulegały samoistnej regeneracji. Ty zajebiście. Będę zajmę się badaniem pierwszego rozdziału. I've got to see how safe it is to scavenge food from one of those huge stores out there. I need someone to research how to travel through a minefield. And that'll cover the first section of the book. Which strikes your fancy? Kurwa, jak to przez pole minowe? Nie, nie, no mów o tych minach. Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Sounds like the place for some field work. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts don't exist, you can just focus on the landmines. I hear there's a playground in the middle of town. Reach that point and come back. Na dole masz chłopa zombie. Ty mówisz, że duchy nie istnieją. Can I help you? Nie, właściwie to nie możesz. Właściwie to idę na misję. Idziemy to zrobić, tę misję, słuchajcie. Podręcznik przetrwania, tak sobie nazwę odcinek, tylko żebym pamiętał. O kurde, 47 minut już? Już koniec odcinka, ja ledwo zacząłem? Dopiero na misję idzie, co wy gadacie, ty? No dobra, widzowie, to będzie koniec na dzisiaj. Co ty gadasz, ty? Co my dzisiaj zrobiliśmy w tym odcinku? Ty, no nic nie zrobiliśmy właśnie. Skąd tu 40 minut się wzięło? Ba, 47 minut, co jest grane, ty? Strasznie długo, ty, ale szybko idziemy, bo dzięki temu, słuchajcie, że nie mam armora na sobie na razie, to szybko biegniemy dość. Czemu mam broń zbugowaną i nie widzę? Ciekawe, na ile ich tu by padł. You got something on your mind. A którą mam? A mogę jakby zmieniać się pomiędzy tym i... Mogę to jakby... Chyba nie mogę. O kurwa, pole minowe, plac przy budynku. Nie rozumiem. Aha. Kurwa, dobra, idziemy tam, widzowie. Idziemy. I tak muszę tam pójść. Pójdziemy tam teraz. Spoko gierka ogólnie. Falloutik. Dobra, miny. No, mogę, gwarantuję wam to, że nieźle obstrą zbroję, jeżeli taka mina mi nagle wybuchnie. Ponadto jest to, jest tutaj sporo... Ty dobry czy zły? Kurwa! Czyli, że zły. Ale mi dupnął, ty, co jest? Co to jest za damage? Znaczy gramy na najwyższym poziomie, no nie? Gdzie to pobiegło, ty? Nie wiem, czy ja to wszystko na marne. Oj, widzowie.
safe. Kurde. Psycho. Obrażenie plus 25. O kurde, to było głośne. Okej, okay, umiejętność handlu wpływa na ceny. Handel. Nie wiem, słuchajcie, ja idę w handel. W sensie... ja tu dużo będę sprzedawał i kupował. To jest super ważne, żeby mieć ten handel na maksa. Okej, okay, intensywny kobieciarz, złodziej 2. Każdy poziom złodzieja daje ci 5 punktów do skradania się i otwierania zamków. Znawca spluw. Ja bym dał złodziej. Go. I też. Okej. Okay. Żeby sobie tu tak randomowo safeik. Normalnie ten stoi. A, kurwa, no pewnie, że my w kurwa. Pewnie, że my giga dużo obrażeń dostaliśmy. Jak mieliśmy nie dostać dużo obrażeń, jak ja nawet nie mam nic na sobie, ty. Zakładam to, hełm i to. Broń palna. Poka mnie to. O, ale szefowy, co? Tylko teraz wolniej chodzimy, ale no... Nie no, dostałem pół hapa od tego chłopa na hita. Nie może być tak. Widzowie. Nie na mojej warcie. Otwórz. New cola. Okej. Okay. Ciekawe jaka stoi jakby... Ja wiedziałem, że w Falloutie jakby handluje się kapslami, tylko zastanawia mnie... jaka geneza za tym wszystkim stoi, że akurat kapsle. Że akurat... Kurwa. Co jest z tym atakować goś? Dobra, jest jak jest, widzowie, no. Mamy armor jakiś tam. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Najgorzej jest to, że noc się zbliża. Mogę tu jakieś... Jest jakiś przycisk na czekanie? Coś było. Czekajcie. Sterowanie. Było coś, że czekaj. Czekaj, Z. Z. No nie działa, widzowie. Szkoła. Odkryliśmy jakąś szkołę, widzowie. Dane. Mapa. Nie wiem, ja już myślałem, że my na miejscu, co mi odjebało już coś. Można tu jakieś duże rzeczy poznajdować, czy nie? Tak, nie, nie wiem. Kurde, zielonego pojęcia nie mam. Jak do końca te gry działają. I co tu można poznajdywać, a co nie. W każdym razie, słuchajcie, wiem jedną rzecz. Wiem, że na dzisiaj będziemy kończyć, moi drodzy. O, kurwa. Wypierdalam stąd, widzowie. Co to kurwa jest, ty? Jest trzecia w nocy, zostaw mnie, ja tak nie chcę. Nawet dla widza tak nie zrobię. Co tu się dzieje? Dobra, ogramy sobie to jutro. Do zobaczenia, moi drodzy. Widzimy się jutro, bo odcinki są, słuchajcie, codziennie. Jutro ta szkoła, jutro będą miny robione. Normalnie najlepsze odcinki są codziennie o 16. Pamiętajcie o tym, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Przypominam jeszcze tylko łapkę w górę, komentarz, że możecie wpaść linki. Macie w opisie na Twitcha oraz mój kanał na YouTube. Drugi, taki vlogowy i tam robię różne rzeczy. Tyle, do zobaczenia. Siema.